Słabym, ma to nie jest kurwa, wiesz, UFC. Bas jeden, Fynek, bagiacie pierdolne. Może pan nawet dzwonić do papieża. Nie znam się, ale się wypowiem. Odcinek pierwszy. Dzisiaj będziemy się wypowiadać jako absolutni nieeksperci od sztuk walki, od wszelkich sportów związanych z walką, na temat Fame MMA 13, które już niedługo się odbędzie. Jest ze mną Bartek. Witam serdecznie. Jestem też ja, Patryk Bartku. Cóż dzisiaj będziemy ludziom tutaj mówić? O czym będziemy dzisiaj głupoty gadać? Powiemy sobie tutaj, kto z kim, dlaczego, za jakie jak pieniądze i po co będzie walczył w MMA 13 Z pewnością będzie oglądane. Popatrzmy, kto będzie tutaj walczył w walce pierwszej. Jakub Kuba, Post, postaremczak i Patryk Patrykos z domkę. Kojarzysz któregoś z nich? Kojarzę pana Patrykosa, walczył już raz z Fame MMA przegrał z panem z WK, którego imienia nie pamiętam więc ma jakieś doświadczenie, a to może dać mu spore szanse w walce przeciwko panu, który ma nazwie Kuba Post i jeśli ktoś ma w nazwie Kuba Post, to nie może bić się dobrze Patrząc na kursy na BetCliku, to wychodzą chyba z podobnego założenia wszak kurs na pana Kubę Posta jest dosyć wysoki Koło chyba czterech, nawet jak dobrze pamiętam. Natomiast na pana Patrykosa kurs 1,15. Więc Patrykos faworytem. Yy, może tym razem rudy się dostanie. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. I lecimy dalej, proszę państwa. To są emocje, to jest na żywo. Le następna walka w kategorii półśredniej. Dawid Malczyński kontra Paweł Pączek-Sikora. No i tutaj znowu mamy jednego wyraźnego faworyta, jeśli chodzi o. Kursy u bookmacherów Dawid Malczyński 1.35 na betclicku Także oczywiście wcale nie chcemy tutaj y, Lokować produktu Jednakże po prostu Betclick jest jedynym bookmacherem U którego można fejm MMA obstawiać Także tak to właśnie wygląda A na kogo byś tutaj postawił Bo moim zdaniem chyba jednak Dawid Malczyński Coś tam w tym fejmie osiągnął Także może jak najbardziej Walczyć o zwycięstwo Moim zdaniem, tą walkę wygra Ponczek, bo jest yy, duży i dźwiga ciężary. Dziękuję za, za uwagę. <laughs> no i zapewne tak będzie. Tak będzie. Kolejna walka. Walka w kategorii półśredniej. K1 w małych rękawicach. Hater kontra Takefan I co powiesz na ten temat? Hater? Powiem tak. Jak ktoś nazywa się takefun, to nie może dobrze walczyć. Więc moim zdaniem, hater, bo go schajtuje i, i wygra. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję. Kim w ogóle ten TakeFun jest? Bo mówiłeś, że to jest chyba kolega Nitro i z tego jest po, po prostu znany, tak? Tak, on jest znany z tego, że jest kolegą znanego człowieka. Wspaniale, wspaniale, A hejter z czego jest znany? Z tego, że hejtuje, czy coś jeszcze? Hejter jest znany z tego, że zadawał się z człowiekiem, który był popularny swojego czasu w Szczecinie, mianowicie z kamerzystą. O, proszę, proszę. No i cóż, w takim razie chyba jesteśmy tutaj zgodni, że hater dla nas jest faworytem, chociaż tutaj znowu u Maherów raczej tym faworytem nie jest. Tak jest. Następna walka, proszę Państwa, limit wagowy 105 kg i jest to walka pana Jakuba Jabczana Piotrowicza z Robertem Suto Pasutem. Człowieku, który tu pomina, Mój drogi. Gabriel Arab Al-Sulvi kontra Piotr Schell Szeliga. Niesamowita walka, z pewnością ich będzie, to jest walka w K1 w małych rękawicach, matko boska, co, coś, co to będzie? Świat oszala. Świat oszala. I to jeszcze Arab się będzie bił z Polakiem, I ja ci krys! W każdym razie y, nasz kolega, który trochę lepiej się zna na MMA, y, stwierdził, że gdyby to była walka właśnie w tej formule, Martial Arts, to wtedy zwycięzcą byłby najprawdopodobniej Arab. Tymczasem, jeżeli jest to K1, czyli jak dobrze kojarzę tylko kopnięcia i uderzenia, to raczej Szliga powinien tę walkę Powinien wygrać. Aczkolwiek też Bukmacherzy są z nami niezgodni, bo na Pana Szeligę jest ponad 2-0 kurs i to wyraźnie a około 1,50 na Araba. No tak, z pewnością będzie to bombowa walka. <grywka> A my do tej legendarnej walki, proszę państwa, limit wagowy 105 kg. To jest waga ciężka. Jakub Japczan Piotrowicz zmierzy się z Robertem Sutonatorem Pasutem z Abstrahujów. Tak jest. Tak, tak. No i kto tutaj Twoim zdaniem faworytem? Czyżby jednak Robert Sutonator? Moim zdaniem musi wygrać tę walkę. On się upodabnia do pana Jacka Moraes. Kurwa, mam tak skręcone ucho. Złamane serce, kurwa. Startą piętę, więc wiecie, no to nie będzie walka ferną. <grystanie> Pokazuje, że jest prawdziwym wojownikiem i że zmiecie japczana z powierzchni ziemi. Żeby, żeby tylko się nie pogryźli na tej arenie. Zmagań. Kolejna walka to walka w kategorii koguciej kobiet i to pas mistrzowski, czyli aktualna mistrzyni Marta Linki, Master Linkiewicz kontra Karolina Way of Blond Brzuszczyńska. No i tutaj kursy są już dosyć wyrównane jak patrzyłem, minimalną faworytką według bookmacherów pani Linkiewicz. Ale no, patrząc na to, co prezentowały te zawodniczki w poprzednich walkach, to ta Way of Blond wcale, wcale na porażkę skazana nie jest, ba, postawiłbym na nią swoje pieniądze. Moim zdaniem Karolina Way of Blond będzie tutaj faworytką w tej walce, ale Marta Linkiewicz, która jest znana... Z różnych, z różnych <laughs> rzeczy około niesportowych. Dokładnie, z pewnością nie odda łatwo swojego pasa i kto wie, może w przyszłości jakaś walka Marta Linkiewicz kontra druga... Pani znana z wiadomo czego, czyli. pani się nazywa? Zusję chodzi. Nie, 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 chodzi mi o panią yy, Limasti. Masti. Ach, tak, tak, tak. Kolejny, Mo, tak, może tak. Pojedynek o pasmistrzini Free Fightów, kto wie? Kto wie, kto wie, różnie może być. I następna walka, co my tutaj mamy, zapisane w tej jakże fantastycznej źródło, w Wikipedii. Walka w umownym limicie 78 kg. Boks w klatce rzymskiej 3 metry na 3 metry i Jasam Morański lubi to! Adrian Polak polański kontra Amadeusz Ferrari roślik. Czyli jednak taką Turzję kostki nie przeszkodzi w walce. Chociaż trochę chyba to jest taka walka na siłę. Tak jest. ma przyjęło się, że Adrian Polak zawsze wygrywa, więc... Proponuję postawić mieszkanie, mieszkanie sąsiada, wszystko. Proponuję postawić na Adriana Polaka, bo co by nie było Adrian Polak i tak wygra przez decyzję. No dobrze, niech tak będzie, niech tak będzie. Chociaż ja postawię na kurs, który będzie wyższy, bo moim zdaniem jeden i drugi ma swoje szanse na zwycięstwo. I teraz proszę państwa co main event? Norman Stormin Parker. Stormin Park. Paweł Popek. Popek Monster. Kategoria wagowa, ciężko to stwierdzić, bo generalnie tutaj będzie ogromna różnica wagi. A co najciekawsze, to będzie walka w normalnym MMA. Także na moje, popek może się po prostu na parku położyć i przeleżeć go przez całą walkę. Chociaż wiemy, że były zawodnik UFC, czy też zawodnik, który bił się chociażby z obecnym zawodnikiem UFC Mateuszem Gamrotem, trzykrotnie dostał od niego w pierdziel, będzie niesamowicie trudnym przeciwnikiem dla. Byłego frontmana jakże wspaniałego zespołu gangu Albanii. I cóż, chętnie bym postawił na popka swoje pieniądze i chyba postawię, postawię tutaj na Pawła Mikołajówa tylko i wyłącznie ze względu na właśnie te warunki fizyczne, którym jednak mocno nad swoim rywalem góruje. A jeżeli chodzi o taką ciekawostkę, to mój kolega z którym chodziliśmy do jednego liceum. Miał okazję pana Normana obcinać. Także serdecznie tego kolegę pozdrawiam. Jeżeli będzie słuchał, to będzie wiedział, że to o niego chodzi. I proszę Państwa, walka wieczoru. Sergiusz Denit Górski zmierzy się z Pawłem Amboksalem. Nie mów mi, że się wziąłem z niczego. Jeżeli chodzi o tę walkę, no cóż, z pewnością publika będzie za nitro i to bardzo mocno. Na konferencji z tego, co słyszałem. Bardzo mocno pocisnął po swoim przeciwniku. Kontrował go niesamowicie. Ciekawe, czy będzie go tak kontrować również w ringu. Tak jest. Przekonamy się, czy kolega Nitro to tylko i wyłącznie kozagnecie i pizda w świecie. Zweryfikujemy to, a mianowicie zweryfikuje to człowiek, który jest znany z tego, że otwierał kiedyś kartony. <gry> 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 Za, załatwi go niczym kartony załatwiły niegdyś jedną z bohaterek M jak Miłość, mianowicie panu, panią Mostowiak. No cóż, ja bym tutaj postawił na. Na Nitro z drugiej strony myślę, że chęć zemsty za to właśnie, za te starcia słowne ze strony Unboxala będzie dosyć mocna, także jako że na Unboxala będzie kurs trochę wyższy, to chyba na niego pieniążki postawię. Moim zdaniem psycho u pana Unboxala już tak nisko, że gdy wejdzie do OKTAGONu, zobaczy tyle tysięcy ludzi, którzy będą dopingować głównie Nitro, to po prostu położy się i... Zrobi radzika. I... Zrobi się <śmiech> <śmiech> z tak zwanego radzika. Dobrze, że to walka w K1, a nie w MMA, bo wiadomo, jakby mogło się to skończyć tak, mogłoby się skończyć tak, że jak Radzik by sobie poleżał na pleckach i poczekałby aż w końcu bestia by na nim się położył tak. E, tak więc taka jest właśnie nasza opinia, opinia tych, którzy się absolutnie nie znają nie znają się, ale się wypowiedzą dajcie znać jaka jest wasza opinia na temat zbliżającej się gali, której karta wygląda poważnie już mówiąc dosyć ciekawie ze względu chociażby na te nazwiska, ale też i na jakość czysto sportową. A która walka cię najbardziej emocjonuje, która wywołuje w tobie największe Emocje, która walka sprawi, że zapłacisz te 20 zł i, o, i wykupisz to legendarne pay per view? 20 zł to chyba nie zapłacę, raczej się będziemy składać, no bez przesady. W każdym razie walka popka ze Normanem Parkiem zapowiada się dosyć ciekawie. No, sam fakt tego, jaka jest różnica między tymi zawodnikami, sprawia, że po prostu człowiek nie wie zupełnie czego się spodziewać i zupełnie też chyba nie wiedzą ludzie, którzy obstawiają na tą walkę, bo w zasadzie 50-50. Ludzie obstawiali albo na Popka, albo na Normana Parka. Kto wie, kto wie, ale ta walka jest zdecydowanie ciekawi mnie najbardziej. A ciebie? Ja bardzo chciałbym zobaczyć po raz kolejny w akcji panią Marta Linkiewicz. <laughs> Już niedługo przekonamy się czarno na białym. <śmiech> <śmiech> czarno na białym jak Marta Linkiewicz. <laughs> Przekonamy się, czy pani Marta rzeczywiście zrobiła progres, bo Way of Blond to fenomenalna zawodniczka, która walczyła nie tylko w Fame, ale i w innych federacjach. Więc no cóż, zapraszamy bardzo serdecznie na Fame MMA 13. Dajcie znać w komentarzach, jak według Was będą wyglądać wyniki poszczególnych walk. Co sądzicie o chociażby walce właśnie Normana Parka z Pawem Mikołajówem, a może też o innych walkach. No i co sądzicie o tego typu formacie, jakim jest Nie Znam się. Ale się wypowiem. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Patryk Matejko i Bartosz Kwaśniewski. Cześć.